Odcinek powstał dzięki wsparciu Funduszu Inwestycyjnego Zolkiewicz Partners. Doktor Mateusz Machaj, Wolna Przedsiębiorczość, Instytut Ludwiga von Misesa, Wrocław 2016. Rozdział 7. Suwerenność konsumenta i ceny. Z tego rozdziału dowiesz się, dlaczego za główną siłę napędową procesów gospodarczych uważa się konsumenta. Czym jest suwerenność konsumenta? Dlaczego konkurencja jest ważna dla konsumentów? Dlaczego ekonomiści spierają się o to, czy wszystkie dobra powinny być wytwarzane z uwzględnieniem zasady suwerenności konsumenta? Jak konsumenci decydują o cenach? Przewodnia rola konsumenta w gospodarce rynkowej. Ceny wszystkich towarów sprzedawanych na rynku są wyrażone w pieniądzu. Najważniejsze z tych cen w codziennym życiu ludzi to ceny dóbr konsumpcyjnych. Są to ceny, które płaci odbiorca finalny, ten, który kupuje chleb, wodę, leki, energię oraz inne dobra i bezpośrednio z nich korzysta jako konsument. Konsumenta uważa się za nieoficjalnego przywódcę gospodarki rynkowej. Oczywiście w codziennej praktyce to nie konsumenci dowodzą przebiegiem procesu produkcji i nie oni zarządzają wytwarzaniem towarów, ani też nie decydują o ich sprzedaży. Czynią to przede wszystkim przedsiębiorcy. Mimo to przedsiębiorcy nie są wyłącznymi panami swojego losu. Nie mogą sami zagwarantować sobie sukcesu na rynku. Dlaczego? Ponieważ finalnym odbiorcą produktów wytworzonych przez przedsiębiorcę zawsze jest konsument. To on potwierdza, że dany produkt jest potrzebny i pożądany na rynku. Choćby nie wiadomo, jak imponujący projekt byłby dla wielu osób i ile czasu poświęcono na jego realizację, to bez aprobaty konsumenta nie ma on wartości rynkowej. Konsumenci dają zgodę na uruchomienie procesu produkcji. Wielokrotnie w historii stykaliśmy się z pomysłowymi produktami, które wyglądały na projekty solidne pod względem technicznym, a jednak nie gwarantowało to sukcesu. Nieraz konsumenci się od takich produktów odwracali, bo woleli wydać pieniądze na co innego. Gusta konsumentów są subiektywne i niekiedy trudne dla nas do zrozumienia. Można przetestować zgodność produktu z preferencjami konsumentów tylko w jeden sposób wprowadzając ten produkt na rynek. Nieuchronność kaprysów konsumentów sprawiła, że w ekonomii pojawiło się pojęcie suwerenności konsumenta. Oznacza to, że w centrum teorii ekonomicznych znajduje się konsument, który decyduje o tym, które produkty kupować. Ekonomiści uważają, że wolna konkurencja jest potrzebna, aby zapewnić odbiorcom finalnym jak największy wybór, a dzięki swobodzie konkurencji klienci niezadowoleni z jednego dostawcy mogą się zdecydować na zakup dóbr dostarczanych przez innego. Gdy nie odpowiada nam oferta naszego dostawcy usług telefonii komórkowej, możemy wybrać innego. W ten sposób wysyłamy sygnał, jaki rodzaj dóbr jest naszym zdaniem najlepszy i najbardziej pożądany. Jako jednostki mamy niewielki wpływ na cały rynek, ale decyzje wszystkich konsumentów dają wielką siłę, która ostatecznie decyduje o opłacalności przedsiębiorczych projektów. Jeśli jakiś producent tworzy dobra pożądane przez ludzi, to wzrasta jego sprzedaż, pojawiają się zyski pieniężne, namacalny dowód jego sukcesu. Jeśli natomiast producent tworzy produkt słabej jakości, nieatrakcyjny albo nieadekwatny do swojej ceny, konsumenci z niego rezygnują. W konsekwencji niska sprzedaż będzie przynosić producentowi straty w działalności, a z czasem może go zmusić do wycofania się z rynku. Zasada swobodnego wyboru konsumenta pojawia się też w ekonomicznych modelach planowania socjalistycznego czyli centralnego planowania przez państwo każdego aspektu działalności gospodarczej w kraju. Nawet tam, przy zaplanowanej wszechwładzy gospodarczej państwa, zwracano uwagę na konieczność istnienia wolności konsumentów do dokonywania wyborów zakupowych, choć oczywiście w realnej praktyce krajów socjalistycznych mało kto zwracał na to uwagę. Jak mówiliśmy wcześniej, w ekonomii wartość dobra jest rzeczą subiektywną, to znaczy zależną od indywidualnych preferencji. Ktoś lubi książki jednego autora i uważa go za wybitnego twórcę, ktoś inny może uznać go za mało interesującego i zdecydować się na kupno czegoś innego, niekoniecznie książki. Gdy zrozumiemy już, że wartość jest subiektywna, pozwoli nam to skupić się na konsumencie, podmiocie procesu ekonomicznego. Stąd w biznesie ciągle powtarza się, że klient ma zawsze rację, nawet jeśli jej nie ma. Sprzedawcy stoją przed trudnymi wyborami. To, co oni uważają za dobry towar, w opinii konsumentów może być nic nie warte. Dlatego w ekonomii pojęcie użyteczności dobra odnosi się do subiektywnej, osobistej satysfakcji, którą trudno przedstawić w kategoriach obiektywnych. Wyjątki od zasady suwerenności konsumenta. W ekonomii panuje generalna zgoda co do wagi suwerenności konsumenta. Jednak ekonomiści spierają się, czy wszystkie dobra i usługi powinny być poddane woli konsumentów. Choć jako konsumenci wszyscy chcielibyśmy sami decydować o tym, na co przeznaczać posiadane środki, to spora część społeczeństwa jako producenci już nie zajmuje tak zdecydowanego stanowiska. Wielu wysuwa postulaty, że należy finansować rozmaite dobra za pomocą wydatków przymusowych. Realizowanych przez państwo, bez liczenia się z wolą konsumentów. Do takich dóbr zalicza się często kulturę, edukację, służbę zdrowia i wiele innych dziedzin. Na rzecz dostarczania każdego z tych dóbr przez państwo przedstawiane są bardzo różne argumenty, które wymagałyby osobnego omówienia. Pamiętajmy jednak, że taki sposób dostarczania dóbr prowadzi do politycznych sporów i walki o to, której grupie uda się pozyskać środki publiczne na swoją działalność. Czy wiesz, że obraz jednego z amerykańskich artystów, białe płótno z napisem głupiec, full, został sprzedany za 5 milionów dolarów? Wpływ konsumentów na ceny. Konsumenci mają wpływ nie tylko na to, co jest produkowane przez przedsiębiorców, ale również na ceny produktów. Im chętniej konsumenci nabywają towary, czyli im więcej pieniędzy wydają, tym większą presję wywierają na to, aby ceny były wyższe. Rynek czasem przypomina internetową licytację. Towary zostają wystawione na sprzedaż, a im więcej klientów kupuje dany produkt, tym bardziej ich decyzje działają niczym kliknięcie za podbiciem ceny na aukcji internetowej. Fakt, że konsumenci podejmują pośrednio decyzję o tym, co należy produkować, nie oznacza jeszcze, że wszystko dzieje się pod ich dyktando. Gdyby tak było, to zapewne chcieliby otrzymywać produkty za darmo. Muszą jednak zapłacić za nie odpowiednią cenę. Co o tej cenie decyduje? Z jednej strony są to wspomniane decyzje konsumentów, z drugiej kalkulacje przedsiębiorców, którzy chcą produkować dane dobra. O tym problemie porozmawiamy w kolejnym odcinku.